Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, cóż. No, brotato. Więc bez większego zastanowienia się, pora wziąć jakąś ciekawą postać i zobaczyć, jak to wyjdzie. I tak, na pomysł mam dzisiaj ducha. Bardzo mało pancerza. Bardzo wysokie linii tuników. Bardzo dobrze z bronią eteryczną. I tak, chciałbym spróbować zagrać na kilka sposobów. Ale zacznijmy od pierwszego. Czyli gramy tylko i wyłącznie pod te berła, które będą dawać nam zdrowie. Co tak, mamy niby minus 100 pancerza, niebezpiecznie. Ale, i to właśnie ważne, ale spróbujemy nadbudować sobie bardzo wielką bazę zdrowia przy użyciu właśnie tych bereł. Na poziomach bierzemy oczywiście rzeczy, które będą nam pomagać z ofensywą. I tutaj w sumie też. No i uniki, bo w sumie o unikach nie mogę zapominać. Natomiast właśnie kwestie defensywne. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak zdrowie, to postaram się właśnie berłami nadgonić. Żeby nie było, oczywiście jakbym jakieś dobrej jakości przedmioty dające zdrowie z niewielką karą, to wezmę. Jeśli będą jakieś przedmioty, które po prostu dają pancerz czy jeszcze jakiś inny benefit, wezmę. To nie tak, że nie chcę rozwijać defensywy, ale tutaj właśnie chciałbym, żeby defensywą zajęły się, no, berła. No i tak, co prawda dobrym pomysłem mogłoby też być tutaj, generalnie mówiąc, no, robienie berł na jak najwyższą jakość od razu. Każda lepsza jakość zmniejsza ilość potrzebnych, no, pokonań naszych tu kosmitów, żeby dostać życie. Jak mamy ich kilka, to one sobie kradną i wiele osób powie, że to jest kiepska decyzja, żeby właśnie brać najpierw po kilka. No ale proszę, wskoczyły mi tutaj dwa naraz teraz. Więc z mojego doświadczenia jest tak, że naprawdę nie trzeba aż tak bardzo się martwić o to wszystko. Tak, wziąłem pancerz głównie dlatego, że chcę też negować trochę powoli te minus 100. Oczywiście nie będę się na tym jakoś głównie skupiał, bo zanegowanie 100 negatywnego pancerza być też kosztowało całą rozgrywkę poświęcenia się tylko i wyłącznie jemu. No a zawsze jednak zmniejszyć trochę nie zaszkodzi. Tak. Definitywnie, jeśli chodzi o wszystko, to tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Ale tak, właśnie, jeśli ta strategia jeszcze nie wyjdzie, bo tak powinienem powiedzieć, spróbujemy zagrać właśnie pod topory i krzemienie naraz. Najlepiej w proporcji 50-50, ale jeśli się nie uda, zawsze może być więcej jednego niż drugiego i 5% obrażeń, fajna rzecz, ale dwa pancerza, joink. Generator definitywnie będzie nam potrzebny, bo szybkość będzie potrzebna, takiego szybkiego. Może nie aż tak bardzo w sumie, ale zawsze coś. I tak, czapeczka, niech będzie, przelosujmy, żeby zobaczyć, co będzie, nic ciekawego. Więc idziemy dalej. I tak, trzy berła to na fali piątej nie jest najlepszy wynik. Ale nie będę ukrywał, że też nawet jeśli nie jest najlepszy, to nie jest też najgorzej. Pamiętam kiedyś rozgrywki prywatne, jak sobie próbowałem. Miałem jedną broń, dajmy na to, taką jaką chciałem na fali siódmej. Najczęściej nie przeżywałem, ale no, wiecie o co chodzi. Tylko też miałem wcześniej taką mentalność, że jak jest cokolwiek, co może mieć najmniejszy sens, to trzeba brać. No teraz się dowiedziałem, że jak nie biorę, to mam zwiększoną szansę na to, że będą się pojawiać te bronie, które chcę. Przynajmniej taką mam teraz. Może nie tyle, że mam wiadomość taką, że wiem o tym. Ale tak mi się wydaje, się, że tak jest naprawdę, więc jeśli nikt mnie nie okłamał z tą informacją, to faktycznie tak jest. I okej. Okay. Generator już mamy, więc teraz szybkość staje się statystyką ofensywną. Świetnie. Jest to bardzo dobra wiadomość. Szybkość zawsze jest przyjemna, przydatna i, no, nie ukrywajmy, potrzebna. Jak sam się przekonałem niejednokrotnie. Jeśli nie ma się pancerza dającego prawie 100% negacji obrażeń, to zawsze, ale to zawsze lepiej mieć trochę szybkości, żeby nas nie doganiały te podstawowe dziadostwa. Albo żeby móc uniknąć szarży potem tych bardziej zaawansowanych elit i finalnego bossa. Nie pamiętam, który z tych dwóch, ale chyba to był ten
taki bardziej jaszczuropodobny. Nie, to nie było jaszczuropodobnego. Ten taki, tak, z krabym szponem, tak. To on potem w pewnym momencie zaczyna szarżować. Tutaj no szczęście fioletowej jakości, nie można go nie wziąć. Dobra, świeczka. Nie będzie nas wtedy stać na berło, ale bierzmy. Zmniejszenie ilości wrogów jest cenniejsze na razie niż berło dla mnie. Jeśli jest mniej wrogów, to generalnie mówiąc będę miał trochę mniej problemów. Tak. W sumie jedna chyba postać, na której bym nie chciał brać się zmniejszenia wrogów jeszcze bardziej, jak tak myślę sobie, to jest to Jack. Bo tak sobie uświadomiłem w sumie, że zawsze warto zmniejszać wrogów. Jest spokojniej. Jest łatwiej. No a Jack właśnie jest jedyny w takiej sytuacji, że uff. No i przegraliśmy. Więc spróbujmy tą drugą strategię. Zaczynając powiedzmy z toporkiem. Ale tak, właśnie Jack jest w takiej sytuacji, że on ma i tak już mocno zmniejszonych, więc zmniejszenie dodatkowe. No, niby ułatwia przetrwanie, ale uniemożliwia mu prawie całkowicie. Zdobywanie poziomu, doświadczenia, tego wszystkiego, co tutaj jest. I tak, tym razem skupiam się na defensywie głównie. Topory i inne takie nasze rzeczy spokojnie ofensywą się zajmą. I tak. Według idealnego planu jeszcze jeden topór byśmy dokupili, a potem trzy krzemienia. I no, oczywiście będzie się to kłóciło ze sobą, o to, które zgarnie ubicie. Jak już powtarzam, ale naprawdę nie uważam, żeby to była istotna kwestia. Powoli będzie się to stakować. Tak. Czy to jest wystarczające dla mnie? Jak najbardziej. Teraz dobra, zobaczmy. O, toporek. Świetnie. Potem będziemy brać Gekona. Reszta nieważna. I jak mówię, przedmioty głównie defensywne. Jeśli będą miały jeszcze jakieś bonusy do walki wręcz, albo prędkości ataku, czy coś, świetnie. Ale no. Jestem prawie pewien, i to dlatego mówię prawie, tak celowo akcentuję R. Dlatego, że no, zawsze mogą mi wystarczyć. Trzeba będzie wspomnieć się wtedy właśnie jakimiś level upami ofensywnymi czy coś. Jak na przykład tutaj. Mógłbym wziąć prędkości i tak dalej, ale nie. Wezmę szczęście. Unik. Oczywiście, że unik. Gekon. Weźmy to pora, póki jeszcze tak nie znaleźliśmy innych. O, krzemień niebieskiej jakości. I wieżyczka, no piękne, piękne. Mówię, chciałbym 50-50 w najlepszym rozdaniu, ale jak będzie, tak będzie. Jestem w stanie zaakceptować po prostu każde proporcje. Byleby właśnie był co najmniej ten jeden krzemień. Najlepiej chociaż dwa, tak minimum. Jeśli uda się trzy, to tu to będę naprawdę zadowolony. Ale jak mówię, byleby były dwa. Jak będą dwa, to jeszcze będą miały szansę jakąś zgarniać te bonusy. Jakby będzie pojedynczy, to trochę ciężko będzie. No dobra. No, jak widzicie, co chwilę mamy. Pamiętam, jak się nazywa to z poziomu level upów, ale powiedzmy biceps plus jeden. I tutaj tak szybkość, czy wystaniesz życia, czy szczęście, wystaniesz życia byśmy. Dobra. Kolejna wieżyczka, świetnie. I tutaj tak, mam niby obrażenia, mam niby życie, ale nie chcę zwiększać wrogów. Piękne. Jeszcze piękniejsze. Dobra. Po tej nocy będziemy mieć już idealne rozdanie. Potem pozostanie tylko i wyłącznie tyle, żeby przetrwać. Czyli w sumie najtrudniejsza część tego wszystkiego. Jak się przekonaliśmy, jeden błąd tutaj może kosztować nas życie. Przez to, że mamy taki wielki minus w pancerzu. Dlatego też trzeba będzie jak najszybciej zgarnąć 90% na unika. Tak to dziwnie nazwę. Ale tak. Ojej. Gryzło mnie. Tak, jeszcze dodatkowe regeneracje i wyssanie życia będę musiał mieć też w sumie. To nie ma, że jedno albo drugie. Oba. Oba, inaczej padnę. O, szybkość, no przydałaby się, ale weźmę inżynierię. I zaneguję jeden punkt minusów w pancerzu.
Dobra. Jest świetnie. Jest świetnie. I czy tutaj jest coś, co bym chciał brać? To mogę pomyśleć. O! Coin to porek na niebieskość. Świetnie. Świetnie. Powoli się to rozkręca. A poza tym, że powoli się rozkręca, to oczywiście też... Zaraz będzie fala siódma, czyli ta, na której chyba ostatnio padliśmy? Tak mnie się wydaje się. Tak, chyba albo na siódmej, albo na ósmej padłem ostatnio, więc zobaczymy, jak sobie poradzi właśnie taka wersja. Chociaż no, nie ma co ukrywać, definitywnie będzie lepiej, jak już mamy 6 broni. Nawet jeśli to są broni do walki wręcz. Ale tak, skrzynka z drzewa wypadła, jak miło. Może być jakiś przydatny przedmiocik. Czym tak, żeby nie było z drzew, jak będą jakieś ofensywne, to zawsze będę przygarniał. O ile nie będzie miało za dużej kary. Ale w sklepach, jak mówię, oczywiście, że tak, tutaj szybkość. Zmniejszenie regeneracji, no niestety, na 5 życia. I proszę, tutaj tracimy życie na inżynierię i pancerz, no świetne. Słoniątko. Dobra, nie topesz. Słoniątko zostawię, bo też to jest świetny przedmiot. Ale no, nie jest aż tak istotny dla mnie jak nie topesz w tym momencie. Tak, niszczenie tych kokonów jest naszym priorytetem na fali siódmej, jak zwykle. Drugim priorytetem będzie łapanie tych tych dziadów, co to chyba skrzynki noszą sobie na plecach. Albo torby z materiałami. Nigdy nie rozszyfrowałem, co tam noszą. Tak czy inaczej, jak się ich ubije, to ma się skrzynkę. I to jest jedno, co mnie interesuje. Że można dostać kilka darmowych przedmiotów z tego. Okej, nie, ja nie chcę tutaj przegrywać. Panie kosmiczny dziadzie, to mnie zostaw w spokoju. To, że ja tutaj eksterminację dokonuję na twoich pobratymcach, nie oznacza, że ty musisz też, chcesz mnie wyeksterminować. Naprawdę. Unik za pancerz ryzykowny, ale biorę. Prosta, świetna rzecz. Co tu mamy? Znowu szybkość. Chyba? Nie, zbieranie. Chcę zanegować chociaż trochę tą karę. I tak, grzyb definitywnie, słoniątko definitywnie, reszta pomijamy, to bierzemy. Przelosowanie jedno, żeby po prostu zobaczyć i patrzcie, jak pięknie. Teraz wszystkie nasze piękne bronie będą się świecić do niebiesko. A co za tym idzie, niedługo będziemy mogli wkraczać w fiolet powoli. To już jest naprawdę dobrym wynikiem, bo jeśli się nie mylę od fioletu, to już spora ulga do dźgnięć we wroga jest. Bo z wyschło 20. Chyba, jeśli się nie mylę, to... Bieskie mają 16... Nie, właśnie, nie 16, tylko 18. No, 16 jest właśnie w fiolecie. I tak, ktoś powie, że taka sama różnica jak między szarym a niebieskim, ale... Jeszcze tak 16 wydaje się być dużo mniejsze niż 20. Albo 18. Przynajmniej dla mnie. Wiem, że to jest tylko iluzja apteczna. Ale no. Powiedzmy, że po prostu... że po prostu ja tak mam. I z tym niestety nic nie zrobię. Okej, małpa. No, oczywiście, że biorę, to jest darmowa rzecz. Zbieranie. Przeobrażenia, czy przelosujemy? Przelosujemy może nie być fioletu, ale zaryzykuję. Warto było zaryzykować. 3 pancerza. Czy może jednak 4 inżynierii? 4 inżynierii, mamy trochę wieżyczek. Unik, świetnie. Wiem, że mam trochę wieżyczek, więc bierzemy inżynierię. I wieżyczka laserowa się trafiła. Wielki fart. Dobra, krzemienia ulepszamy. Toporek jeszcze poczeka. Kameleon oczywiście, że blokowany. I idziemy. Idziemy. Fala dziewiąta, więc chyba lepiej sobie radzimy. Chociaż nadal nie powiedziałbym, że to jest już gotowe na próbę czasu. Nadal trzeba tutaj dużo dopracować, bo mamy za mało zdrowia. Regeneracja i wyssanie życia też leżą. Uniki mam 70 par, co już jest zadowalające. Szybkość też nie najgorsza, jak tak czuję to w przyciskach. I naprawdę nie chcę opowiadać znowu historii, czemu czuję w przyciskach. Więc pozwólcie, że naprawdę tym razem to pominę. Tak, widziałem, że coś mnie uderzyło, ale na szczęście się szybko wyleczyłem. I w sumie to jest fala dziewiąta. Jeszcze chyba hordy nie powinny być ani elity. Więc
Chyba to jest naturalna fala, chociaż śmiem nawet tak, powiedzmy, zakwestionować to wszystko, czy postawić tezę, że to może być horda. A jeśli tak, to wow, przeżyliśmy hordy, kiedy nawet nie byłem jej świadomy. I tutaj mniej krytykal, wszystko inne dobre, tak? Drzewa szybciej giną, tak? 9 życia, tak? 9 szans na unik, oczywiście. To zablokuje, bo będę chciał to potem wziąć, ale to dopiero jak będziemy mieć bardzo dużo HP-ków i... Nie, nie była to horda. Na jedna z co mam po prostu pierwszą elitę, jak się okazuje. Biorę oba, bo tutaj to są zdobywane expy. Coś zbyt cennego, żeby tego nie brać. I kieszonkowa fabryka. Dobra. Plazmowy młot wybuchowy poziom trzeciego. Świetna rzecz, ale niestety nie dla tej postaci. Tamten młot to chyba bardziej był... Nie żebym go obserwował szczególnie, ale chyba bardziej by się przydał wynalazcy. Pisz nam. Jak tak myślę. No, bardziej chyba wynalazcy, bo nie wiem komu. Nawet nie zwróciłem uwagi na to, jakie on tam miał skalowania i umiejętności i tak dalej. Ale jeśli dobrze założyłem nazwę, że był wybuchowy, to dlatego myślę o wynalazcy od razu. Dobra. Ale mniejsze z tym. Fala 10. Zaraz będzie fala 11, na której to przychodzi elitka. Miejmy nadzieję, że to będzie jedna z tych elitek, z którymi jestem w stanie sobie poradzić, bo obawiam się, że jeśli to będzie jedna z tych takich gorszych, to będzie nasz koniec. I nawet 89% szans na unik nas tutaj nie uratuje. Chociaż nadal 89%, no... A nie, już mam 90, proszę. Życie czy negacja kary do pancerza? Powiedziałbym, że negacja kary do pancerza jest świetna, ale życie też potrzebujemy. Negacja kary do pancerza trochę. Fabryka i... Nie. Nie robię fioletu kosztem tego, jak to się nazywa. Zmiany jednego na szare. Nie mam mowy. To będę mógł w sumie wziąć, przerzucujmy jeszcze raz. Idziemy. Okej, okay, to jest... Okej, okay, to ta. Dobra, z tą elitką jeszcze jestem w stanie sobie jako tako radzić. Potem będą bardziej chaotyczne te jego dźgnięcia, jeśli się nie mylę. Mhm. Na razie są jeszcze jakby... Mają jakiś swój schemat, jakiś swój sposób bycia. Ale im dalej, tym bardziej on będzie chaotyczny, z tego co pan tam dźgał. No, już właśnie o tym mówię. Próbuję nas przeciąć, ale tak bardziej chaotycznie. To oznacza mniej więcej tyle, że... No nie jest najlepiej. Z drugiej zaś strony mogę go z tym zostawić. Nie przejmując się niczym. Więc tak, trafiliśmy na elitkę, która jest dosyć znośna. Dla mnie. W danym momencie. I tak, ktoś może się dziwić, że nie mam aspiracji, żeby ubić. Ja wolę przeżyć naprawdę, niż... walczyć o szansę dostania skrzynki. Chyba z niej wypadają gwarantowane czerwone rzeczy, ale nawet jeśli to i tak się nie warto. Biała flaga, tak. Uhuhu, życie. Uhuhu, regeneracja. Dobra. Topór, cybernetyka, kajdanki jeszcze nie. Nic nie ma. Topór. Taśma klejąca. Dobra. Proszę, dwa fioletowe toporki. Nie, to pięknie wygląda. Pięknie. Pięknie jest. Chociaż nadal. Jeszcze trzeba będzie trochę popoprawiać tutaj rzeczy. Mimo to jednak toż udało się trafić tyle zmniejszeń wrogów, jeśli się mylę. Chyba świeca była tutaj, a nie w poprzednim. Jeśli w poprzednim, to wow. Jeśli tutaj, to jeszcze bardziej wow. Ale no, mimo tego, że właśnie tutaj jedno, powiedzmy, nie trafienie w unik, jak ktoś nas uderza, może być śmiertelne, to i tak czuję, że mamy szansę. Mamy szansę sobie poradzić. Tylko definitywnie muszę podbić jeszcze bardziej sobie życie. Jak zazwyczaj mówię, że tak setka byłaby okej, okay, tak tutaj fajnie byłoby mieć dwie, może nawet trzy setki. Inżynieria. Regenerka. Język oczywiście. Kurczę, mogę mieć oczy. Z tym jełopem. Dobra. Ciasto oczywiście.
krzemień. Oczywiście negowanie trochę jeszcze bardziej kar do pancerza, jak najbardziej. Wieżyczkę zapalającą weźmiemy następną noc. Tak co mówię, że głównie się skupię na defensywie i staram się. Ale wieżyczką nie można odmówić. Naprawdę, wieżyczką się nie odmawia. Wieżyczki to jest darmowy ratunek w kryzysowych sytuacjach. One same mogą za mnie robić robotę, więc no... Dzięki temu mam zdecydowanie mniej wrogów na planszy. W szczególności dzięki tym laserowym, a potem jeszcze podpalającym. Kiedyś jak nie byłem pewien, czy podpalające są sensowne i czy jest sens... Widzicie? Jedno uderzenie. Jedno uderzenie, którego nie unikłem i już było na czerwono. O tym właśnie mówię. Co z tego, że mam dużą szansę na unik? Nie jest to 100%, więc zawsze może nie wejść. A nie dosyć, że może nie wejść, jak jej wejdzie, to prawie... Prawie ginę, właśnie o tym mówię. Oj, i... A niestety. A niestety nie wyszło. Ale próbujemy ponownie. Jestem w dobrym nastroju. A dopiero była 21 minuta, to po prostu dostaniecie dłuższy epizod, zdecydowanie. Ale ja się tak łatwo nie poddam. Tak, definitywnie oznacza to, że muszę skupić się bardziej na max życiu i negowaniu chyba dziury w pancerzu. Czy na regeneracji i wyssaniu. Zebrko tu nie ma, więc weźmy zbieranie. Tak, oczywiście, że motyl. Przylosujmy. Blokujemy toporek, blokujemy max życie. Książkę bierzemy, bo wieżyczki. Patrz, jak pięknie wygląda mnie. Przepiękny. Przepiękny jajkowy ziemniak, albo ziemniaczane jajko. Dobrze jest. Mimo tego, że przegrywam. Ale nadal. Przegrywanie na 12 fali, czy 13 grając na piątce, to nie jest haniebna rzecz. Teraz tak, co tutaj wybrać? Niech będzie, że regeneracja. Ostry sos blokujemy na później, toporek bierzemy. Losowanie. Idziemy dalej. Pięknie. O nie. Jest, mi zaczyna serenady śpiewać. Nawet musiał się nim iść zająć i go uspokoić. Uwielbiam po prostu takie momenty, kiedy... No po prostu... Losowo pies zaczyna sobie śpiewać serenady. Po prostu to uwielbiam. No cóż. Życie. Tak, tutaj... Albo unik, albo szybkość, ale... Miałbym szybkość, bo bardzo mi jej brakuje. I teraz tak, ostry sos, trochę więcej życia tutaj. Wieżyczka, regeneracja, super, super. Jesteśmy na dobrym torze, jeśli chodzi o życie. Trochę gorzej, jeśli chodzi o inne rzeczy. Ale czuję, że tutaj... No, fundamenty są dosyć solidne. Nawet pierwszy unik wlazł, co jest jednocześnie cieszące i niepokojące. Cieszące, bo no, wlazł mi niepokojące, bo to są chyba jeden wróg, który strzelał pociskami w tamtym momencie, a ja i tak wbiegłem w pocisk. Moje umiejętności lamienia są niezrównoważone po prostu, przez nic. Negacja pancerza, definitywnie. 2% wyssania, tak. Wieżyczka, grzyb, losowanie, toporek blokujemy. Robala blokujemy. Następna fala. Dobra. Pięknie toporki, pięknie. Świetnie sobie radzicie. Tak, trzymajcie. Tylko fajnie byłoby, gdybym zobaczył... No, plus jedynki. Już teraz, no, dawaj. O nie. Dziękuję. Dziękuję. Pięknie. Pięknie jest. No nie, znowu mi coś ugryzło. Następne ogryzienie będzie już śmiertelne, jeśli się nie ogarnę. Całe szczęście nie było następnego ogryzienia. Pancerz, robal, siekiera, taśma klejąca. Pesto. No, to też w sumie wezmę.
nawet jeśli mam mnie spowolnić trochę, to to, że ja tak będę spowalniać pobliskich wrogów, zdecydowanie może być zbawienne dla mnie. I dobra. Drzewo, w sumie przydałoby się zniszczyć. O właśnie, mogła być skrzynka i proszę. Intuicja dobrze mi mówiła. Była skrzynka. Co tu mamy w sumie więcej? Gdyż zacząłem pojawiać już ci szarżujące jakby klasy drugiej. No nie najlepiej. Nie najlepiej. Łagodny obcy. Kuszące. Kuszące, ale czy chcę ryzykować? Weźmy. Będę tego szybko żałował, ale i tak. Bierzemy. Brzydki ząb. Tak. Cebula niech będzie. Ciasto słoń. Tak. To nie. Przelosujmy raz. To tak, to tak. To też tak. Buduję życie. No i szybko pożałuję pewnie mojej decyzji, żeby tam tego smitę wziąć. Z drugiej strony 5% to dużo. W sumie dużo, to jest 1/20. I co, czyli co 20 pojawiających się smitów jest jeden gratisowy. Nawet nie wiem, jak to skomentować. Naprawdę nie wiem, jak to skomentować. Ten odcinek będzie zdecydowanie za długi. Ale spróbujmy jeszcze raz, tylko że zaczynając z krzemieniami, a nie z toporami. W sumie z krzemieniem, a nie krzemieniami, bo nigdy nie wiadomo, co tam się tak naprawdę trafi później. Tak jak widzicie, krzemień... No najlepiej sobie nie radzi. To jest broń dźgająca przede mną, więc... No ciężej będzie trochę grupy zgarniać tym i pancerz, tak, tutaj nic, tutaj kolejny krzemień. Książka od inżynierii, więc super, tutaj ryzyko zgonu, ale i tak biorę. Czemu by nie? Okej, okej. Może one są rozwiązane? Choć po prostu mieć tuż tych krzemieni, jednak toporów mniej. Skupić się na tym, żeby po prostu mieć jak największą szybkość dźgania i po prostu dzięki temu zadźgać cały świat, zanim zdąży do mnie podejść. To jest jakaś technika, ale nie wiem. Pancerz, regeneracja, regeneracja. Potrzebuję regeneracji. Bez niej nic nie zdziałam. O proszę, kolejny krzemień jest toporek. Wszystko w ogóle zabrakujmy. Wszystko będzie przydatne. Zobaczmy, kiedy wskoczy kolejna plus jedynka, bo warto byłoby ją dostać. Fajnie, ale nie o taką plus jedynki mi chodziło, chodziło mi plus jeden do prędkości dźgania. Dziękuję, dziękuję. No. Dobrze. O, i jeszcze skrzynka z drzewa, jak miło. Worek? A weźmy, co mi tam szkodzi. Max życia, definitywnie. Tak, tak, tak. I idziemy. Pięknie. Pięknie. Cztery broni na fali czwartej to jest dobry wynik. W każdej sytuacji dobry. Toporek jest... Garnia wrogów, pies wrzeszczy, nawet może, że słyszeliście, jak sobie pięknie wrzeszczy. Jeśli tak to wybaczcie, ale niestety nic z tym nie mogę zrobić. Jaki urok do tego psa. Uniki, definitywnie uniki. Szybkość, biała flaga, tak, słoń, tak. Przelosujmy, tak, tak. Nie, nie. Dobra. Pięknie, 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 dźgacie krzemienie.
Dopór też pięknie tniesz. I gdzie moje plus jedynki? Proszę o plus jedynki. Nie tą plus jedynkę. Dziękuję, dziękuję. Dobrze. O, okej, okay, kolejna się pojawiła, przed chwilą widziałem. Mamy tego potworka ze skarbem. Dobra, skarb zdobyty. Drzewko też zdobyte, niestety nie dało tym razem skrzyni. Tak. O, definitywnie. Dobra, pięknie. Pięknie. Trafiają się naprawdę rzeczy, które mogą nam pomóc to przetrwać. W ogóle ile mam pancerza? Minus 102, okej, okay. Czy nadal jeszcze gorzej niż na start? Chociaż blisko poziomu startowego. Może uda się to jeszcze odratować. Chociaż to samo mówię o moich poprzednich przebiegach, jak skończyło się, jak się skończyło. No ale to jest w sumie taka klasyka u mnie. Że potrafię być zbyt pewny swoich rzeczy, a potem wychodzi jak zawsze. O nie, ugryźli mnie. Okej, okay. Plus jedynki powskakiwały. Pięknie, fajnie. To nie było pięknie, fajnie, bym znowu mnie uderzyli. Dobra. Jak sytuacja wygląda? Definitywnie tak. Definitywnie tak. Unik. Muszę podbić tego unika. Pancerz, pancerz. Definitywnie tak. Dobrze, wysuwujemy. U, toporek lepszy. U, cybernetyka. I u, małpa. I co ja wiem, że cybernetyka jest... nieszczególnie defensywna, ale... akurat to jest taki przedmiot ofensywny, który moim zdaniem jest... no... może nie idealny, może nie koniecznie potrzebny, ale fajny. Jeśli masz trochę szczęścia, to zawsze jest szansa, że ubijając jakiegoś słabego wroga, ubije się dodatkowo innego słabego wroga, przez to, no, że się aktywowała cybernetyka, a miał tyle życia, że akurat uderzenie za połowę połowę, dobra, ćwierć naszego szczęścia, no, go dobiło. Czy coś. I tak, wiem, że wdycham mocno kopium, ale... ale no. Czasami trzeba. Czasami trzeba, jeśli chodzi o moje decyzje w grach, czy moje granie, to często żyję tylko na kopium. To definitywnie niejednokrotnie można było stwierdzić, jeśli się trochę dokładnie przeanalizowało sytuacje, w których się znajdowałem, jak grałem wtedy. Ale dobra, o, pancerz. U, motylek. U, to. U, przelosowanie. U, idziemy dalej, nic ciekawego. Musiałeś trafić, naprawdę? Gincie, nie. Przepadajcie, kośmity. Zgin, przepadnij, kośmita, proszę cię. Naprawdę nie oczekuję od ciebie wiele. Tylko żebyś zginął, przepadł. Dziękuję ci, kośmito. Dziękuję ci, uniku, że mnie nie zdradziłeś w tamtym momencie. Znowu wlazłem w pocisk, ale na szczęście unik mnie nie zdradził. Więc okej. Okay. Jest. Jest znacznie. Chociaż sytuacja. O, daleka od idealnej. Choćby przez to, jaka duża chmara tutaj tych słabszych wrogów została, bo nie byłem w stanie ich ubić. Uhuhu, ale tutaj za to mamy świetne teraz oferty. Ogród. Ciasto. I jeszcze Tyler się pojawił. No proszę. I tak, kwasa nie biorę, bo on zabiera unik. Chociaż daje dużo maksymalnego życia, to jednak nie mogę ryzykować utratą uniku. Potmek uderzył ponad 90%. To będę mógł oczywiście redukować te nadmiarowe procenty. No, ale ważne jest tylko to, żeby po prostu na razie mieć go jak najbliżej 90, a najlepiej na 90. To jest jedyne, co może mnie ratować, dopóki... no nie nadgonię z pancerzem. A z nim nigdy się nie uda nadgonić. Więc zawsze będzie niebezpiecznie. I okej.
Okej. Przynajmniej jedną dobrą rzecz jeszcze mogę tutaj teraz zauważyć. Tym razem te większe grupy małych dziadów już jestem w stanie eliminować. Nie wiem, co się zmieniło takiego, że w poprzedniej fali nie było to możliwe, a teraz to... No, mi to wychodzi, ale cokolwiek to się zmieniło, to jestem z tego powodu zadowolony. A to było chamskie gro. Ostatnie 3 sekundy wyrzucić tego ze skrzynką. Niestety nie. A tutaj... Inżynieria. Tutaj... Regeneracja czy pancerz? Oj, ciężka decyzja. Co, ile się nam regeneruje? Okej, już mam mniej niż sekundę na regenerację. Pancerz. Zaczynam teraz od najważniejszych, czyli od Taylora, potem język, potem to, na koniec to. Losowanie Gekon. I weźmy pokojową pszczołę, nawet jeśli zabijasz nam trochę obrażeń. I zależy tutaj na przetrwaniu bardziej niż czymkolwiek innym. I patrzcie, znowu jest dobre rozdanie, że tak je nazwę. Okej. Okay. Wchodzą teraz znowu kosmity, tak, my znowu z nimi walczymy. I w sumie, jak tak myślę, to Taylor Olexa, tak zwany. Naprawdę polecam gościa. Ale no, wracając, chyba jest jednym z lepszych wieżyczek w ogóle. Przez to, że wywala te pieruny na wszystkie strony. Co powoduje, że łatwiej po prostu jest eliminować duże skupiska. Bo oczywiście są wieże te wybuchające, ale są bardzo rzadkie. Wymagają albo klucza poziomu 4, albo no nie wiem, czy nawet jako legendarny przedmiot, czyli czerwonej jakości, da się je kupić. Okej, okay, też są te wieżyczki podpalające, czy laserowe, ale to nadal jest w jednym kierunku. Jedne co naprawdę tylko wybuchowa ma jakiekolwiek takie zasięgi na różne strony, jak eksploduje. No, a tutaj jest potem taki Taylor, który ma to wszystko. Bierzemy. Unik. Szybkość, definitywnie szybkość. Tak, nietoperz, ostry sos. Krzemienie łączymy. Teraz topór, czy kolejny krzemień? Krzemień, topór zrobimy na fioletowy. Jak mówiłem, wolę tym razem spróbować grać na więcej krzemieni. Pszczoła, o, kolejny Taylor. Jeszcze bardziej topór. Lemoniada. Zapowiada się ciekawie. Powiem, że zapowiada się dobrze, ale ciekawie na pewno. Znowu ty, naprawdę? Ze wszystkich elit musiałeś się ty wybrać znowu? No dobra. Jeśli taki jest los mój, to niech tak będzie. Jeśli tak, zadecydowała gra. Chyba, że to jakie są elity, czy jakie są hordy i tak dalej, to jest predefiniowane w zależności od tego, jakim... jakim ziemniakiem gram. Tak też w sumie mogłoby być, ale... No nie jestem pewien. Powiem, że są takie elity, które bardzo rzadko widuję. Ale wydaje mi się, że widywałem je nawet na ziemniakach, na których wcześniej widywałem inne, więc... Ja już nie mam pojęcia. Jeśli ktoś naprawdę wie, że są jakieś właśnie predefiniowane rzeczy, to proszę dajcie mi znać. Na obecny moment, chociaż może mi się wydawać, że tak jest, przez to, że wiele razy z rzędu tym samym ziemniakiem dostaję tego samego, czy coś, to z drugiej strony jestem prawie przekonany, że tak nie jest. No dobra, mniejsza. 3 życia czy 3 inżynierii? Tutaj niestety 3 inżynierii, bo 3 życia nie jest tyle warta, co 3 inżynierii. Dobra. Fioletowy krzemień, toporek dwójka kolejny. Posta tak, to teraz mnie, pistolet, miecz nie. Wieżyczka laserowa tak, generator tak. Dobra. Trochę szkoda tylko, że dwóch Taylorów się postawiło obok siebie. Ale spokojnie. Jeśli będziemy teraz oscylować w ich okolicy, to może nie będzie tak tragicznie. Dlaczego używam takich dziwnych słów jak oscylować i tym podobne? Ja nawet nie wiem, czy to prawidłowo użyte słowo, czemu ja tak gadam? Oj, gwiazdoklucz, ty się musisz naprawdę nauczyć bardziej normalnie gadać, a nie jakieś takie dziwne słownictwo używasz. Jakiś naukowy bełkot, który i tak jest niezrozumiały przez samego ciebie. Moje wewnętrzne kłótnie z samym sobą, naprawdę. Sam nie rozumiem, skąd one wynikają. Ale dobra. Wygląda to, że też tak właśnie siedzenie przy tych Taylorach jest dobrym pomysłem.
spora część wrogów jest przez nich tak osłabiana, że jestem w stanie potem ich łatwo dodźgiwać. Pięknie. I to? Nie, nie potrzebujemy tego. Tutaj gdzieś albo trzy pancerze. Generator. Wieżyczka. O. Nie. Tego nie mogę zrobić. Nie. Są tu piękne rzeczy, ale nie mogę. To tak. To niech będzie, że tak. Przelosujemy ostatni raz. Dobra. Piękne rzeczy się trafiły. Bardzo piękne nawet, bym powiedział. I tak, te mam tutaj lery są trochę dalej od siebie, ale nadal. Jest obszar, który chyba pokrywany przez obu. Nie, niestety delikatnie ich obszary się nie pokrywają tym razem. No trochę szkoda. Z drugiej strony to nadal jest okej. Ważne, że są i że pomagają mi z tymi kosmitami. Zresztą nie pamiętam, czy to był za przedmiot, albo chyba jeden, który jakieś wielkie bonusy do unikania daje. Przydał mi się teraz. Albo on może nie dawał bonusu do unikania, tylko dawał jakieś dodatkową po prostu rzecz, że uniki jeszcze przeskalowują się na coś innego. Nie pamiętam naprawdę, ale wydaje mi się, że coś mogło być, więc... Pamiętacie, czy coś takiego było, to dajcie znać. Wydaje mi się, że był taki przedmiot, chyba też było jakiegoś streamera Jupitera. Tutaj regenerka. I teraz tak... Muszę to mądrze rozegrać. Pancerz i unik. Kończyna. Zębatka. Dobrze. Dobrze rozegrane. No. I unik już mamy zapewnione. Teraz mam za to hordę. I... myślałem, że może dwa Taylory przy sobie, ale nie. Taylor laserowa i ogród. Tylko. Albo aż. W sumie jest to i tak dobrze. Bo ogród daje po prostu nam wtedy, kiedy tylko potrzeba, to owocki. A pluje nimi na tyle często, że jestem w stanie na nich polegać, mniej więcej. Taylor to Taylor, już tu było mówione. A wieżyczka laserowa, nawet jeśli nie jest idealna, to zawsze trochę podratuje. I dobra, definitywnie hordy są bardzo ciężkie. Jeśli nie ma wielkich obrażeń jako duch. Trochę się boję, że po prostu oni na mnie już najdą. Dobrze, że mam tego ogroda. Nie. Proszę. Okej, udało się. Dobrze. Nie najlepiej. Nie powinienem być w rogu. Nie powinienem chodzić przy krawędzi. Jeden i jest. Dobrze. Przetrzymaliśmy hordy. I co tutaj jest? Pszenica. Wręcz dystansowe zbieranie. Dar, bo to bierę. Mogę wziąć. Kwasa. Regenerka. Definitywnie to. Przyblokuję, bo... Czemu by nie? Może okazać się właśnie przydatne. Na później. I teraz tak. Definitywnie to, definitywnie w to. Powiem, że wygląda dosyć ładnie. No i co najlepsze, nawet nie próbowałem szczególnie, udało się uzyskać 50-50, o którym wcześniej gadałem. Jestem nawet zadowolony z tego. I teraz gdzie jest mój ogród? Werda ogródek. Okej. I nawet świetna informacja, Taylor jest przy ogródku, więc... Może nie ma aż takiej dobrej obrony, jak był wcześniej, bo to jeszcze była wcześniej laserówka, ale nadal Taylor przy ogrodzie... Daje mi trochę jakby poczucia bezpieczeństwa więcej, niż gdyby go nie było. Natomiast była laserówka, to bym nie czuł żadnego, bo ona jest dobra, jest pomocna, ale no... Sama w sobie za mało jest w stanie zdziałać, potrzeba tutaj do niej jeszcze właśnie czegoś dodatkowego jak Taylor. Albo druga laserówka. Albo miotacz ognia. Ra dużo pocisków, to jest nie najlepsze. Nie lubię dużych ilości pocisków. Nie lubię. Tego nie radzę sobie w bullet hellach. To nie, znowu sekundę przed czasem. No cóż, pech. Pech. Ale niestety kolejnego podejścia już nie robimy, bo mamy 45 minut prawie na liczniku, więc coś. Mam nadzieję, że wam się podobały moje tortury z duchem. Mi się przyjemnie grało, mimo tego, że niestety sukcesu nie ma i cóż, no.
Hop, następny odcinek był tym, w którym się coś uda osiągnąć. A ja na ten moment się żegnam, więc trzymajcie się po prostu i hej, hej.